Laima była boginią losu i przeznaczenia. Przybywała z otchłani i towarzyszyła człowiekowi w jego życiu w chwili narodzin, w momencie ukończenia przez niego pełnoletności oraz na łożu śmierci. Lud litewski wierzył, że urodzaj zależy od szaty, jaką w danym roku przybierze bogini. Dobrobyt pojawiał się w przypadku, gdy Laima zakładała szatę zieloną. Wtedy kwitły obficie łąki, ogrody, sady. Gdy odziana była w złote i żółte szaty, można było liczyć na urodzaj i bogactwo plonów ziemskich, ale gdy widziano ją w brązie, był to znak, że nadejdzie wojna. Z trwogą myślano o czerni. Gdy Laima oblecze się w czerń, wiadomo było, że dany rok przyniesie śmierć głodową lub mor.